Jeżeli chodzi o testowanie zawodników, mamy Kraszewskiego Michała, Pili Polonia Bytom, Kotwica Kołobrzeg ostatnio przez 2 lata. Wracał, jak się mówi, do piłki. Napastnik, no zobaczymy, jeszcze mamy 2,5 tygodnia na określenie się, czy zostanie z nami, czy nie. Kadra jeszcze nie jest do końca skompletowana, do końca tygodnia będzie ogłoszona skład jej. No co mogę powiedzieć na temat meczu, że po jednej stronie, po drugiej, sporo sytuacji niewykorzystanych. Mogliśmy my prowadzić, mogli Jordi wcześniej bramkę strzelić. Z postawy drużyny na dzień dzisiejszy w połowie zadowolonych, w połowie nie, bo popełniam jeszcze błędy takie, co nie powinno się popełniać na szczeblu trzeciej ligi. Na dzień dzisiejszy, no niestety, mamy 4 ludzi kontuzowanych, jednego noga złamana. Sosnowskiego Mateusza. Kto jest kontuzowany jeszcze? Jest kontuzowany właśnie ten Kraszewski Mateusz, testowany, wrócił po zdjęciu gipsu teraz. Też miał złamaną rękę, zwichnięcie barku, zaganiacz Artur. Paweł Koziek po kontuzji, Paweł Rach po kontuzji, teraz dzisiaj grali w zasadzie po kilkutygodniowej, kilkunastodniowej nieobecności. No to mamy tak, że mamy po prostu te kłopoty kadrowe z racji tych kontuzji. No ale nie podaje mi się, nam tutaj sporo chłopaków młodych, którzy w zasadzie są na etapie nauki abecadła piłkarskiego. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, kto będzie weselny.